Dzisiejszy cykl rozpoczyna cykl Rozmowa niekontrolowana. Będzie to cykl debat odbywających się w Instytucie Teatralnym na tematy dotyczące bezpośrednio środowiska teatralnego. Będą to rozmowy o tym, co zazwyczaj dzieje się za kulisami i będą to rozmowy, które zazwyczaj my, osoby pracujące lub zainteresowane teatrem, przeprowadzamy za kulisami teatru, natomiast chcemy je niejako wystawić na światło dzienne, chcemy je upublicznić i chcemy rozmawiać o tym wszystkim, co nas interesuje, co nas niepokoi, być może mieć wreszcie jakieś wnioski. I dzisiaj pierwsza rozmowa dotyczy rzemieślników teatralnych. Półtora roku temu, kiedy kończyłam pisanie tego raportu, wnioski dotyczące pracy rzemieślników teatralnych były następujące. Na przekazywanie wiedzy młodszym adeptom rzemieślnictwa ujemnie wpływa stopniowe ograniczenie istnienia pracowni w teatrach, wobec czego rezygnacja z rzemieślników w teatrach jest działaniem krótkowzrocznym. Dzisiaj, tak jak wiemy, jak wspominaliśmy również w opisie tej debaty, w jednym z teatrów w Warszawie te pracownie będą likwidowane, a pracownicy stanęli przed ultimatum albo obniżka honorariów i płac, albo rzeczywiście likwidacja tych pracowni. Chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, czy i dlaczego ważne są pracownie w teatrach, jaką funkcję pełnią szczególnie dzisiaj. I czy widzimy jakieś rozwiązanie dla tego problemu, jaki dzisiaj istnieje. Mamy dzisiaj bardzo interesujących gości. Na początku pani Dorota Kołodyńska, scenograf, pracująca w bardzo rozmaitych teatrach, od Teatru Muzycznego Roma, poprzez Teatr Narodowy, aż po Och i Polonie. A także pracowała pani z Piotrem Dumałą przy filmie Las. A także w Teatrze Polskim oczywiście. Pan Alan Starski, scenograf filmowy, zdobywca Oscara za film Lista Schindlera, współpracownik Andrzeja Wajdy. Pan Paweł Dobrzycki, scenograf, architekt, pedagog, pracujący zarówno w Polsce, jak i za granicami kraju. I należy również do Polskiego Centrum OISTAT, Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru. Pan Mirosław Metylski, rzemieślnik i kierownik pracowni tapicerskiej Teatru Polskiego w Warszawie. Pan Mirosław Łysik, dyrektor techniczny Teatru Narodowego. I pan Leszek Włodarkiewicz, kierownik techniczny Teatru Polskiego w Warszawie. Na początku chciałabym zadać pierwsze pytanie każdemu z państwa. Co to właściwie oznacza, że pracownie są zamykane? Co to oznacza dla teatru, ale co to również oznacza dla przedstawień, dla estetyki, jaką prezentuje teatr? Może pani Dorota? Jakieś straszliwe zubożenie. No, zubożenie środków, jakie my jako scenografowie mamy do dyspozycji, że talent i umiejętności takich ludzi, jakich znamy, którzy pracują wciąż w pracowniach właśnie teatralnych, no to jest dla nas jakaś ogromna możliwość używania różnorodnego języka teatralnego. Przecież jeżeli, nie wiem, no nie wyobrażam sobie tego, że pracownie zostaną zlikwidowane, bo już to są właściwie jakieś naprawdę, już są zredukowane do minimum, więc no właściwie to nam uniemożliwi pracę. Będziemy mogli używać tylko jednego rodzaju środków. Ja jako dużo robię też kostiumów i no, właściwie to będę skazana na kupowanie w sklepach gotowych ubrań, gdzie nawet ich spatynowanie, czy przetworzenie, czy przekształcenie będzie niemożliwe. No, właściwie ja sobie zdałam sprawę, myśląc tutaj o tej dyskusji, że wiele spektakli, których jeszcze kilka lat temu robiłam i wychodziły i były możliwe dzięki właśnie współpracy z pracowniami, z tutaj z kierownikami technicznymi, z całym tym pionem
który jest w teatrach, tak bardzo ważny. Właściwie te spektakle już teraz by były niemożliwe, takie jak niektóre spektakle w Teatrze Roma, czy właśnie to, co robiliśmy, te historyczne, oparte na historycznych stylach z panem Jacques'em Lassalle, zarówno w Teatrze Narodowym, jak i w Teatrze Polskim. No właściwie to, jeżeli pracownie jeszcze ulegną jakiemuś zredukowaniu, no to właściwie trzeba przerzucić się wyłącznie na jakiś, nie wiem, na jakąś współczesność najszerzej rozumianą i to będzie straszliwie monotonne. Też teatr to jest szeroko, my pracujemy dla też różnego rodzaju publiczności, też widowiska. No, te środki powinny być szerokie, żeby w ogóle teatr się rozwinął i żeby to no, miało sens. Znaczy, ja się oczywiście z tym zgadzam, co pani powiedziała, tylko jest moim zdaniem dużo groźniejsza sytuacja, ponieważ teatry nie zrezygnują ze spektakli i historycznych, i wystawnych, i scenografowie nie zrezygnują z robienia tej scenografii, tylko będą mieli dużo, dużo trudniej i będą mieli, to będzie walka troszeczkę taka przegrana, to znaczy nie ma pustki, jeśli zostaną zlikwidowane warsztaty w teatrach. Ja już pracowałem w takich teatrach, robiłem akurat dosyć duży spektakl w Syrenie i w momencie, kiedy właśnie zlikwidowano stolarnię, w której znałem stolarzy, wiedziałem na co ich stać i korzystałem ze stolarni na mieście, po prostu jeździłem gdzieś do Rembertowa i tam wykonywałem elementy scenografii, które po przywiezieniu trzeba było przerabiać, poprawiać i tak dalej. I to mnie najbardziej niepokoi, że załóżmy, że będą powstawały te same spektakle, tylko jakość tych spektakli będzie dużo, dużo gorsza. I tu ja bym powiedział, nie wiem czy pani to akurat wychwyciła w tych swoich badaniach czy rozmowach, bo są dwa problemy. Jeden na pewno największy to jest likwidacja tych warsztatów w teatrach i to jest no, bardzo, bardzo niepokojące, ale trudne do powstrzymania czasem. A drugie to jest, komu tą wiedzę tacy rzemieślnicy jak pan Mirek będą przekazywali. I to jest moim zdaniem najgorsze, ponieważ ja może jestem tam, tak w Polsce miałem taki dosyć zimny wychów, ponieważ ja zaczynałem swoją pracę i główną moją pracą jest praca scenografa filmowego i pracowałem dużo filmów, robiłem wytwórni warszawskiej i wiem, że część malarzy, prawie wszyscy to byli malarze, którzy przyszli malować, nie wiem, wnętrza pewną biurowe, a później scenografowie starali się ich nauczyć, na czym polega naprawdę artysta, malarz, artysta sceniczny, malarz sceniczny. To samo dotyczy, nie wiem, sztukatorów, pracowni tapicerskich, pracowni ślusarskich, prawda. I to jest moim zdaniem naprawdę przerażająca wizja, ponieważ wiele technik znanych naprawdę na całym świecie od, nie wiem, kilkuset lat w Polsce nie istnieje już w tej chwili. Ja nie będę wymieniał takich filmów, które na przykład poniosły zupełną klęskę artystyczną dlatego, że nikt nie potrafił namalować porządnie marmuru w filmie, bo tego nikt już nie potrafi u nas naprawdę tak zrobić, może nie nikt, bo na szczęście właśnie są jeszcze teatry, w których ja wygrzebuję, czy się dowiaduję, że są dobrzy rzemieślnicy. Natomiast właśnie w takim szeroko zrozumianym zawodach malarskich, ludzie, którzy przychodzą teraz, nie mają się na to, kogo tego nauczyć, jeśli nie trafią do dobrej pracowni. I to jest jeden z takich najgroźniejszych elementów, ponieważ rzemiosło upada generalnie wszędzie i dlatego to, że teatry chroniły, czy chronią ciągle jeszcze dobrych rzemieślników, bo jednak ciągle na szczęście są teatry, w których są dobrzy rzemieślnicy, a to doprowadza też do troszeczkę takiej no sytuacji nienormalnej, że ja robiąc, nie wiem, film, muszę korzystać, chcę korzystać z rzemieślników na przykład w Teatrze Wielkim. W związku z tym mogę zakłócić jakiś rytm pracy scenografów teatralnych. Czuję się w jakimś sensie intruzem, czuję się kimś, kto wyciąga rzemieślników albo gdzieś tam na boku omawia, co by od nich chciał uzyskać, no to są sytuacje niedobre. No ja mogę tylko jeszcze powiedzieć na koniec tej mojej troszkę przydługiej
przemowy, że jak robiłem film Pianista, to zdając sobie sprawę z tej sytuacji na naszym rynku, sprowadziłem angielskich malarzy, z którymi od tego czasu pracuję cały czas, którzy patynowali, robili właśnie łudę różnych materiałów. I tak liczyłem, że oni w czasie dosyć długo byli w Polsce, że będą mogli przekazać te swoje tajniki zawodowe, które zresztą niechętnie nawet nie mówią, jak uzyskują niektóre efekty, że przekażą naszym kolegom polskim. No ale właśnie trafili na takie środowisko w filmie ludzi, którzy byli tym po prostu niezainteresowani. Coś ci malarze zrobili, wyjechali i jakby nic nie zmieniło się w tej naszym upadku tych zawodów. Dziękuję bardzo. Może teraz panowie tutaj z drugiej strony, dosłownie z teatrów, dla równowagi. No, może teraz pan. Ja nie mogę. No dobrze, panie Pawle, został pan. Jeśli państwo pozwolą. Jeśli państwo. Czy możemy poprosić, żeby troszkę światła na widowni było? Możemy. Tak, bo też do państwa mówimy, aktorami nie jesteśmy, na szczęście. Kontynuując to, co moi szanowni poprzednicy powiedzieli, posłużę się przykładem. Czasem mi się zdarza robić dosyć duże scenografie i wtedy teatr jest zobowiązany do przeprowadzenia przetargu. To jest dla scenografa kompletne nieszczęście, bo dyrekcja oczywiście teatru chce jak najmniejszym kosztem zrobić scenografię. Natomiast wykonawca zewnętrzny tejże scenografii chce na niej zarobić jak najwięcej. W związku z tym scenograf jest w totalnych kleszczach i tak na dobrą sprawę jest kompletnie sam w walce o jakość dekoracji i kostiumów. I wtedy, i to jest koszmar. To jest koszmar. Przy otwieraniu Opery Podlaskiej, przy Strasznym Dworze, wykonawcy dekoracji wyłonieni w drodze przetargu byli w Lubinie za Wrocławiem, w Krakowie, w Bydgoszczy i w Poznaniu. Ja myślałem, że oszaleję, bo jeździłem po całej Polsce robiąc korektę, a i tak jak to wszystko razem zjechało do teatru, trzeba było wielkiej pracy, żeby to pozbierać w całość, żeby to przypominało dzieło sztuki scenicznej. Przy okazji, jak się liczyło koszty, to jest nie tylko ten przykład. Przeżyłem to na własnej skórze wielokrotnie. Wielokrotnie byłem świadkiem rozliczeń w teatrze już poprodukcyjnych, z których wynika jedno, że opinia o tym, że teatr bez pracowni jest teatrem tańszym, czyli łatwiej mu funkcjonować, jest całkowicie złudna i nieprawdziwa. Zamawiane na zewnątrz dekoracje i kostiumy kosztują znacznie drożej niż te, które są wyprodukowane w teatrze przez własne pracownie, co jest zupełnie naturalne, ponieważ zewnętrzni wykonawcy płacą ZUS, płacą podatki, płacą wynajem hal, w których się odbywa produkcja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasem te koszty zewnętrzne są dwukrotnie większe, niż gdyby produkcja się odbywa wewnątrz teatru. Przy wszystkich możliwych udrękach, o których żeśmy przed chwilą wspomnieli. Teraz prosimy o drugą stronę. Stronę rzemieślników. Mirek Medylski, tapicer. Szanowni państwo, ja w ogóle jestem zaszczycony, siedząc tu razem z twórcami, dyrektorami, kierownikami i mogę jedno powiedzieć, dla rzemieślnika teatralnego, dla rzemieślnika, który wykonuje cokolwiek do spektaklu, jest zaszczytem pracować. To jest po pierwsze. Będę może używał formy my, ponieważ moi przyjaciele, koledzy, koleżanki zezwoliły mnie na taką formę. Z chwilą, kiedy do czegokolwiek przystępujemy, nie mamy prawa do oceny, z kim my pracujemy. Tak samo pracujemy rzetelnie i dzielimy się swoim doświadczeniem z osobą dopiero po szkole, jak i z wybitnymi scenografami. Proszę mi wierzyć, ja dam taki krótki przykład z ostatnich lat,
kiedy angielski scenograf do Wieczoru Trzech Króli chciał kurtynę taką starą, która ma 200 lat. I za 3 dni myśmy mu stworzyli, panu Dickowi, taką próbkę. Tu siedzi mój szef po prawej stronie, ja tu lipy w tej chwili nie wstawiam. I Dick rozłożył ręce i mówi, że na West Endzie nie dałoby rady. Mówi, takiej kurtyny uszyć, bo by za chwilę kosztorys, a nici, a jedwabie i tak dalej, oferty. I to by się wszystko rozciągnęło w czasie. A już największym podziękowaniem dla rzemieślników to jest, jeżeli scenograf jest zadowolony. Ja na koniec chcę tylko jedno powiedzieć. Nikomu nie chcę ujmować wyższej szkoły, tytułów menedżerskich, dyrektorskich, nie wiem jakich stopni. Ja po 20 latach pracy, kiedy przeciągnięto mnie, a może życie mnie tak przeciągnęło po paru teatrach warszawskich, dopiero mogłem w sposób w miarę jasny współpracować ze scenografem i w miarę wiedzieć, o co temu twórcy chodzi. Dzisiaj pracuję 40 rok, dobrze się czuję, ale niech nikt mi kitu, przepraszam serdecznie, że użyję takiego słownictwa, nie wstawia, jeżeli brakuje pieniędzy, to na co brakuje pieniędzy? Zazwyczaj zwalnia się ciecia na początku, a potem wystawiamy głowę za okno i pytamy się, dlaczego nie jest posprzątane. Na miłość boską. Jeżeli jest ogródek do skopania, to czy ktoś z Państwa zatrudni asystentkę po to, żeby stworzyła formę odpowiednią trzymania szpadla, czy zatrudni ogrodnika? Ja na przykład ogromnie się cieszę, że jest taka dyskusja, bo jak ja zaczynałem swój zawód, to płakałem pod śmietnikiem, obrzynając sprężyny i mówię, do kitu z takim zawodem, to nie zawód. A moja kochana matka mówiła, synu, wiesz co, szewc mówi, zobacz jak szyje buty, to później jest zadowolony. Ja dzisiaj mam specjalnie najlepsze buty, które dostałem od ciotki, bo mnie nie stać. Naprawdę jestem szczęśliwy, że nawet jest pan dyrektor, że jesteście państwo. Mój szef wie, jaki potencjał posiada jeszcze w sensie działu technicznego, co my potrafimy i co moglibyśmy. Dlaczego mamy tego nie sprzedawać? Tu jest rola, nie wiem, osób, które są w reklamie, tak mnie się wydaje. Jak kiedyś na scenie wszedł aktor i powiedział, a bo wy macie dobrze, bo macie imprezę. Ja mówię, ale my w nocy ciężko pracujemy i zarobimy 120 zł. Ale mówię, w porządku, bez kostiumów, bez niczego, ja wezmę chłopaków z Pragi, pan weźmie bez kostiumów, bez niczego swoich kolegów, pójdziemy pod kościół sprzedawać szczoteczki. Kto sprzeda więcej? Ja wiem, że być może ja sobie dam radę. Ale to, co powiedział profesor Dobrzycki, to, co powiedziała pani Dorota, to, co powiedział pan Alan Starski, ja bym chciał komuś to zostawić. Kto dzisiaj wie, że prawdziwy Ludwik powinien być sznurowany, że powinien być na odrobieniu. Bo za chwilę modelator musi dorobić kawałek tam, nie wiem, lilijki, kwiata, kwiatu, czegokolwiek. Ja uważam, że kapitalna rzecz jest, że państwo, żeście się zainteresowali czymś takim. Ja wiem, że konfabulacja dziennikarska akurat tak na początku sformułowała, że jak nie tak, to tak. Nie ma czegoś takiego, ale być może zmusi nas, czyli państwa, ja tu nie mam nic do powiedzenia, że zaczniemy wspólnie dbać i być może sprzedawać te nasze wytwory. Być może, nie wiem, menadżerowie zaczną myśleć o tym, żeby naszą pracę robić, nie wiem, do innych teatrów, wspomagać, póki jeszcze mamy taki potencjał. Ja wiem, że ja na przykład się bardzo cieszę, jak ja widzę aktorów z naszego teatru, bo to bliższa ciało pod koszulka niż li koszula. Przepraszam, może ja za dużo mówię. Mogę jeszcze.
I ja widzę aktorów, którzy występują w różnych innych filmach i mówię, kurczę, to od nas aktor, to od nas, fajnie. I to samo jest z czymś takim, jak pan Alan powiedział, żebyśmy zrobili według projektu salę kolumnową, to ja do tej pory jestem, nie wiem, szczęśliwy, że mogłem brać w czymś takim udział. Czy w Upiorze, czy w innych inscenizacjach, czy dla pani Doroty, czy nawet głupia rzecz, jak dyrektor zadzwonił z Teatru Narodowego, żebym pokazał kurtynkę włoską, próbkę. Jest to fajnie pracować i to jest nasze życie, proszę mi wierzyć. Dziękuję. Teraz panowie, którzy są kierownikami technicznymi, dyrektorami pracowni, jak to wygląda u pana? Tak, dobrze. Przepraszam, trochę jestem stremowany. Ja nie wszyscy mnie znają, ale ja reprezentuję Teatr Polski. Chciałbym się zacząć od tego, co pan Alan powiedział o tym, że likwidacja pracowni jest takim często procesem nieuchronnym. Przed przyjściem sprawdziłem mniej więcej dane liczbowe, jak to się kształtuje, biorąc pod uwagę nasz Teatr Polski. Same pracownie to jest gdzieś rząd około 33 osób. To jest jakieś 20% zatrudnionych na etatach w teatrze. Jest to oczywiście dla urzędników gdzieś tam wyżej łakomy kąsek. Zawsze będą ci państwo liczyć i zawsze będzie im bliżej, żeby tutaj skrócić, a urzędnik zawsze będzie wolał widzieć tego urzędnika w teatrze. Tak ja to w tej chwili odbieram. Oczywiście chciałem sprostować, że na razie nie było takiej alternatywy. Generalnie w Teatrze Polskim wszystkim obniżono wynagrodzenia. W różnym to było stopniu, ale na chwilę obecną pracownie nadal istnieją. Sam powiedzmy dział techniczny to jest dosyć duża komórka organizacyjna. Tak jak mówię, już w tej chwili przechodzę w liczbę, bo jestem niestety z wykształcenia tylko inżynierem. I to jest gdzieś około, tak jak w naszym teatrze, dosyć około 46%. I teraz, tak jak mówię, są korzyści jakieś tam finansowe, bo do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania pracowni, maszyny, narzędzia, utrzymanie tych pomieszczeń. Są to rzeczywiście koszty. Natomiast jest, co w zamian tracimy, jeżeli pozbywamy się tych pracowni. To przede wszystkim to, że wchodzi w to firma, która, tak jak pan mówił, która się wyłoniona jest w drodze przetargu. W zasadzie kieruje się głównie zyskiem, bo to jest podstawą i to nie ma się co dziwić. Zatrudnia się jak najtańszych pracowników, bo to najwięcej największy na tym jest zysk. Jakość tych usług jest, delikatnie mówiąc, bardzo różna. Ja z doświadczenia wiem, bo już parę takich robót zlecałem, z tym, że tak jak do Teatru Polskiego, to żeby firma mi udowodniła, że to wszystko jest tanie, to oni dla Teatru Polskiego potrafili stosować ceny dumpingowe, no bo na razie to trzeba się przekonać, że to jest tanie. Za jakiś czas, kiedy Teatr Polski by się pozbył tych pracowni, te ceny, podejrzewam, byłyby zupełnie inne, bo to jest normalna droga marketingowa. I w negocjacjach różnych ustalaliśmy pewne rzeczy i no niestety było to najczęściej zrobione tak, jak im było wygodniej. To nie jest wykonanie scenografii, to nie jest budowa drogi, jakiejś autostrady, termin można przesunąć o 2-3 miesiące. Termin przedstawienia jest święty. To są terminy nieprzekraczalne. I często trzeba się godzić na wiele takich rzeczy, których no, człowiek by nie przyjął. Pracując w teatrze, tak jak dla mnie, to jest dużo więcej pracy. Trzeba się jej bardziej poświęcić. Trzeba ludzi doglądać. Nie mogę sobie scedować tego wszystkiego na powiedzmy, na jakichś podwykonawców, ale z kolei jest lepszy produkt końcowy
I to jest chyba rzecz, chyba tutaj ta, o którą powinniśmy najbardziej dbać. Szczególnie, że nie muszę nikogo tutaj w tym gronie przekonywać, że jednak wytwarzanie scenografii to jednak jest do momentu, od momentu podpisania projektu do premiery, to jest proces ciągły, tam są ciągłe zmiany. To jest, i to jest istotne, to czy przy przetargu my tego, to jest trudne do osiągnięcia. Jeżeli scenograf wyłoni przetargu jakąś, ten projekt, nie jesteśmy w tym stanie, w tym momencie z większych zmian wprowadzić, a one są często nieuchronne, bo jednak efekt końcowy, to widowisko jest jednak najważniejsze, to co chcemy osiągnąć. Nie może być tak, że powiedzmy te tylko procedury urzędnicze, żeby były najważniejsze. No ja byłem świadkiem odbioru jednej scenografii, to po prostu mi włosy się jeżyły na głowie, bo w zasadzie tylko pozycje sprawdzały urzędniczki, czy to się zgadza zgodnie z tym spisem. Tak w tej chwili wygląda rzeczywistość, tak funkcjonują teatry pozbawione pracowni. Ja już pomijam to, że można, nie wiem, jest kwestia jeszcze pewnych zmian w czasie spektaklu. Przecież wiadoma sprawa, że w czasie, jak jest eksploatacja jakiegoś tam przedstawienia, to następują zmiany kadrowe, zmieniają się aktorzy. No, trzeba kostiumy przerobić. To są ciągłe zmiany i ten teatr jest żywym takim organizmem. Oczywiście inaczej będzie funkcjonować teatr, który jedzie jakimś takim spektaklem en bloc, że powiedzmy przez półtora roku. Rzeczywiście w tym momencie bez tych pracowni można się obyć w jakimś tam stopniu. Z kłopotami, ale można sobie jakoś poradzić. W teatrze repertuarowym jest to naprawdę troszeczkę taka droga na skróty i odbywa się to naprawdę kosztem dużej, z utratą jakości. I to taka byle jakość, która nam ciągle towarzyszy i ona wszędzie w tej chwili wchodzi. I chciałbym, żeby to teatru w jak najmniejszym stopniu dotyczyło. Niemniej wiem, że to jest bardzo trudne. Ja na razie... Czekamy na jeszcze jedną, już ostatnią wypowiedź. Dobrze, na ten. Ja będę mówił tak bez mikrofonu, to jest niesłyszalne. Nazywam się Mirosław Fisik z Teatru Narodowego. Proszę Państwa, padło pytanie, czym jest dla teatru likwidacja pracowni. W mojej ocenie trzeba rozpatrywać tę sprawę w dwóch aspektach. To, o czym mówił pan inżynier Wodarkiewicz, że dla teatru, który na przykład podam Roma, który robi cykle spektakli, robi powiedzmy Piotrusia Pana i go gra przez rok. To taki teatr oprócz zespołów konserwujących, w razie czego poprawiających na bieżąco, maleńkich zespołów specjalistów teatralnych, rzemieślników teatralnych, może się odbyć bez pracowni. Natomiast teatry repertuarowe możemy podzielić na dwie grupy. Duże teatry, na pewno dla dużych teatrów likwidacja pracowni jest klęską. Totalnie, bo to całe wszystkie aspekty spraw, zlecenia na zewnątrz. W tej chwili to już się troszkę uprościło, bo weszła nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która dopuszcza, wyłącza z przetargów sprawy związane z inscenizacyjnymi sprawami teatralnymi, filmowymi i tak dalej. Troszkę to ułatwia sprawę, ale nie ma jeszcze w Polsce wyspecjalizowanych firm tak głęboko, które by dawały pełną satysfakcję scenografowi, który dany spektakl przygotowuje. Dlatego powtarzam, dla dużych teatrów jest to klęska. Ja znajduję się w komfortowej sytuacji, że mam prawie wszystkie podstawowe pracownie, czyli modelatorską, tapicerską, zespół tapicerski niewielki, ale jest, krawieckie pracownię damską i męską, stolarnię, modelatornię i malarnię. To mi daje komfort i daje scenografowi, który u nas realizuje swoje spektakle, no, pani Dorota i pan
Paweł Dobrzycki są najlepszym tego przykładem, daje pewien komfort, że mogą domagać się dopilnowania każdego szczegółu scenografii, czego nie daje zlecenia tego na zewnątrz. No dobrze, ale na to sobie mogą pozwolić duże pracownie, przepraszam, duże teatry. Natomiast co mają zrobić małe? Do posiadania pracowni to potrzebne jest po pierwsze wykwalifikowane zespoły ludzi i drugie pomieszczenia, cała infrastruktura, która dla każdego rodzaju pracowni musi, w którą każdy rodzaj pracownia musi być wyposażona. Jeżeli tego nie ma i nie ma jednego i drugiego, to powstaje pytanie, co mają robić małe teatry? Są skazane na zlecenia na zewnątrz. Dobrze, jeśli uda im się umieścić zlecenie w zaprzyjaźnionym teatrze, czyli na przykład, nie wiem, mały teatr robi coś w polskim, robi coś w narodowym, robi coś w wielkim, bo to są te trzy teatry warszawskie na przykład, które posiadają najbardziej rozbudowane pracownie. Nie wiem, jak jest dramatyczny, bo tam się trochę pozmieniało, więc nie mam pojęcia. W związku z powyższym to jest dylemat, który nie daje się we wszystkich teatrach rozwiązać jednakowo. Powtarzam raz jeszcze, nie mogę więcej powiedzieć, bo my sobie dajemy radę z realizacją prawie każdej scenografii. Jeśli są sytuacje jakieś terminowe napięte, to czasami korzystamy z pomocy czy ślusarni, z Teatru Wielkiego, czy mając już opracowane i przygotowane od strony technicznej projekty, dajemy to zlecenie na zewnątrz, co rzeczywiście kosztuje o wiele drożej. Ja teraz niedawno realizowałem pewną scenografię, gdzie musiałem ze względu na krótki termin realizacji, bo była przerwa urlopowa, musiałem dać zlecenie jednej ściany na zewnątrz. Byłem zmuszony i miałem na to fundusze, to trzeba przyznać, fundusze miałem. I mogłem sobie na to pozwolić, ale proszę Państwa, jak skalkulowałem, że gdybym ja miał czas o 3 tygodnie dłuższy, to by mi to kosztowało o połowę mniej, gdybym to wykonywał w własnej pracowni. Czyli odpowiedź na to pytanie to jest jakaś dwojaka, bo dla teatrów małych i tak są, one i tak są skazane na zlecenia zewnętrzne. Natomiast dla dużych teatrów likwidacja pracowni i pozostawienie dużych teatrów bez własnych pracowni jest dla nich klęską. Chyba że ulegnie zmianie w ogóle system myślenia, począwszy, przepraszam Państwa, od scenografów, a skończywszy na reżyserów i tak dalej, na realizatorach. Gdyż pewnym rozwiązaniem, nie wiem, ale to jeszcze pewne już są sprawdzone tego typu rozwiązania w innych krajach, w Niemczech na przykład. Tworzy się dla danego rejonu jakieś centralne warsztaty teatralne, produkcji teatralnej, ale one w zasadzie zatrudniają, mają przygotowaną kadrę, mają specjalne hale i one pracują troszkę na zasadzie przemysłowej. Nie wiem dokładnie, nie znam charakteru tego działania i kosztów, ale wydaje mi się, że to pewnym rozwiązaniem u nas byłoby, jeśli będzie tendencja utrzymywała się do likwidacji pracowni dużych teatrów. Tak w skrócie i tyle. Dziękuję. No właśnie, jak widać, problem jest bardzo kompleksowy i tutaj pośrodku pewnych dwóch zagadnień jest outsourcing i wykonywanie dekoracji na zewnątrz. Natomiast chciałabym to podzielić i spróbować uporządkować z dwóch stron. Znaczy, jedna kwestia to jest kwestia estetyki, kwestia bardziej scenograficzna, czyli czy współczesność oznacza likwidację pracowni, gdyż wszystko kupujemy na zewnątrz, nie produkujemy kostiumów, bo można kupić ubrania w second handach, czy nie robimy dekoracji, bo wystarczą nam materiały audiowizualne. A druga kwestia, którą panowie tutaj też podnoszą, to jest kwestia organizacji samego teatru, to znaczy tego, w jaki sposób one działają, jak wygląda przepływ pieniędzy, bo wiemy też, że granty, dzisiejsze środki na granty sprawiają, że nie można ich przeznaczać na koszty stałe i dochodzi do pewnego paradoksu jednorazowości rzeczy, które są produkowane. Także może najpierw właśnie, jak to wygląda z Państwa strony? Mogę słówko powiedzieć. Ja, ten pierwszy, Pani propozycja dyskutowania o tym, że można robić scenografię przy pomocy, nie wiem, zakupów tylko w sklepach i stosowania no właśnie, systemów to audiowizualnych odrzucił, ponieważ my mówimy o scenografii jako sztuce. Sztuka jest przetwarzaniem rzeczywistości i tym się właściwie i my zajmujemy, i teatry się tym zajmują. I jeden taka krótka
do tego, co pan powiedział, akurat robiłem teraz w Niemczech duży film i to jest, tam jest też koszmar zupełny, ponieważ na przykład do dużego filmu różne landy dają pieniądze. Ja musiałem w każdym z tych landów stawiać dekoracje w innym studio, co w ogóle pomnażało koszty tego. A druga sprawa, tych takich dużych, które poznałem, tych takich dużych zakładów czy ośrodków, które przygotowują dekoracje, to ja już to przeżyłem 20 parę lat temu w polskiej telewizji. Polska telewizja była takim dużym zakładem, który produkował masowo dekoracje, począwszy od turnieju miasta, równocześnie robiłem czarownicę z Salem i to szło z jednej taśmy mniej więcej. Jedna ścianka do turnieju, druga ścianka do dekoracji, którą pan musiał przyjąć później pan Hibner, prawda? Także no, myślę, że tutaj powinniśmy się wszyscy zgodzić, że trzeba bronić tego, żeby teatry miały swoje warsztaty, bo scenografia jest procesem twórczym też w ciągu prób, w ciągu rozmów z reżyserem. To jest tylko warsztaty na miejscu mogą nadążać za nowymi pomysłami, oczywiście jakby oceniając, czy to jest możliwe, czy jest niemożliwe ta zmiana, ale to jest ta wymiana pomysłów, myśli, możliwości pomiędzy ludźmi jednego spektaklu, że nie mówię teatru, jednego spektaklu. My wszyscy robimy w danym momencie jeden spektakl i się porozumiewamy, a nie, że zamawiamy 2 miesiące wcześniej ścianki, mają numery, przychodzą, wszystko się zgadza fantastycznie. Tak nie ma w życiu artystycznym i teatralnym. Przepraszam. Ja jeszcze chciałam a propos tego, co pan dyrektor Łysik powiedział o Teatrze Roma, bo ja tam bardzo dużo robiłam kostiumów, teraz będzie chyba siódma moja współpraca z teatrem. I to jest prawda, że rzeczywiście to jest, że ten teatr w ten sposób funkcjonuje, że już, że nie wiem, że wyprodukowany spektakl jest grany tam przez rok czy nawet przez 2 lata, ale żeby wyprodukować, to jest ogromne przedsięwzięcie również i scenograficzne i kostiumowe. Ja jako kostiumograf, no to jest właściwie w tej chwili, to już jest niemożliwe. Pan dyrektor mówił o Piotrusiu Panu. Tam wtedy jeszcze była duża pracownia modelatorska. Robiliśmy te kostiumy w ten sposób, że ja codziennie przychodziłam, były ustawiane, nie wiem, jakieś... robiliśmy biżuterię ręcznie naszywaną. To była codzienna praca, iluś etapowa pracowni. Taniec wampirów, gdzie były kostiumy właśnie będące wariacjami na temat kostiumów historycznych. To była codzienna moja obecność w pracowni, bo to się cały czas zmieniało, ewoluowało. Właściwie to było tak jak trochę malowanie obrazu, lepienie. To jest taka praca żywa, tutaj zresztą mówiliśmy o tym. I to jeszcze wtedy były pracownie. Jeszcze można powiedzieć, że były pracownie, na przykład pracownie krawieckie, coraz bardziej okrajane w Teatrze Roma. W tej chwili pracownie krawieckie w Romie to jest męska, to jest jeden krawiec, a damska to są 3 panie krawcowe. I właściwie to nie jest, że taki zawsze był pomysł, żeby na czas produkcji byli najmowani, że nie wiem, krawcy do pracowni męskiej byli zapraszani i tworzyło się na ten czas taką pracownię. Teraz już to jest niemożliwe, ponieważ ci krawcy, fachowcy się zestarzeli. Oni już niestety już nie ma kogo przyjąć do tej pracowni. W tej chwili spektakl, który to jest Mamma Mia, to jest właśnie taki no niemalże filmowa trochę konwencja kostiumów i to trochę ratuje, że być może to będzie możliwe, ale już te sceny, które są bardziej wykreowane, są straszliwą trudnością. Deszczowa piosenka właściwie graniczyła z cudem, ponieważ były rozrzucone wykonawstwo kostiumów po iluś tam maleńkich miejscach, że nie wiem, w Łomiankach pracownia tam 3, gdzieś tam ten do Bydgoszczy, jakaś wirtualna pracownia, gdzie nie ma możliwości kontrolowania. To można, nie wiem, 15 szyneli identycznych wysłać do Bydgoszczy, ale nie to, że się kreuje kostiumy. No i to jest męka dla nas też, dla scenografów. Ja mam, w Romie się produkuje mniej więcej po 400 kostiumów do takiego spektaklu i czasami ten czas jest bardzo krótki też takiego przygotowania i to dla mnie to jest jakaś po prostu, to jest koszmar, jako dla na przykład kostiumografa, żeby to w ogóle opanować, żeby objechać te wszystkie miejsca, żeby gdzieś
Poza tym są straszliwe błędy tych ludzi, którzy są najmowani, właśnie tych takich półamatorskich pracowni. Potem się okazuje, że no nie wiem, że nie potrafią zrobić równej długości, nie wiem, sukienek sceny zbiorowej, która ma na scenie, to ma wyglądać, że tancerki są różnej wysokości, a sukienki mają być równe. No to są takie no, podstawowe umiejętności i nagle się okazuje, że to jest problem i pracownie wracają te rzeczy do pracowni krawieckich i krawcowe, krawcy po godzinach przerabiają to. I tak się kończy właśnie często. Męka, którą my przeżywamy, to już w tej chwili naprawdę przy tych ogromnych produkcjach, tak jak ja mówię o moim doświadczeniu z Teatrem Roma, to się właściwie już robi niemożliwe. Już kolejnej produkcji ja sobie nie wyobrażam, że dam radę w tych warunkach. No właśnie pan dyrektor Łosik wspominał też o takim pomyśle centralnych pracowni. Były też takie pomysły w latach 60. w kilku miastach w Polsce. Próbowano łączyć pracownie, też w Wielkiej Brytanii. Czy to jest jakieś rozwiązanie i czy dobre, jeżeli w ogóle jakieś? Jak panowie sądzą? Moim zdaniem w końcu dojdzie do tego. Dlatego, że powtarzam, mogą się utrzymać pracownie w dużych teatrach, które mają na to odpowiednią całą infrastrukturę, zarówno pomieszczenia na pracownię, zarówno wyposażenie, odpowiednie pieniądze na ich utrzymanie i odpowiednie wynagrodzenie. To się powinno utrzymać. To, co pan mówił o pracy w telewizji, zarówno w filmie, przepraszam, że tak powiem, ale i w telewizji, to się tworzy produkcję jednorazową. Jest obraz, tworzy pan scenografię, kończy się obraz i odjeżdżamy. W teatrze tworzy się coś innego, tworzy spektakl, który czasami grywa, może chodzić i po parę lat. I to musi być tak wszystko dopracowane, żeby zarówno od strony technicznej, tak funkcję, logistykę zmian, opracowanie zmian dekoracji, ustawienie tego wszystkiego, mało, konserwację tej dekoracji. I trzeba ją tak przy okazji pomyśleć i tak skonstruować, żeby ona była dostosowana do potrzeb tego teatru, w którym jest wystawiona ta sztuka, a nie jednorazowo. Telewizja mogła sobie pozwolić, miała 5 studiów i tam robili, a na jeden raz. Poszło nagranie i się likwidowało dekoracje. W teatrze tego nie ma. To wymaga rzeczywiście, dlatego powtarzam, tylko potwierdza fakt, że wymaga pracowni teatralnych znających doskonale warunki, te, które panują na każdego rodzaju scenie. Natomiast zadaję cały czas pytanie, co mają robić teatry, które nie mają takich możliwości. I dla tych teatrów trzeba by było pomyśleć, moim zdaniem, o stworzeniu czegoś takiego, co by im pozwoliło bez chodzenia i proszenia się u nieznajomych rzemieślników, nie wiem, krawców, stolarzy, ślusarzy, którzy nie czują tego wszystkiego, stworzyć jakiś taki, no może za dużo powiedziane, centralne warsztaty, ale coś w rodzaju takiego, gdzie będą ludzie pracowali teatralnicy, którzy będą czuli, co to jest teatr, będą znali scenę jednocześnie, bo będą musieli poznać scenę, dla której szykują dekoracje. To jest tylko kwestia organizacji. Proszę Państwa, ja w teatrze pracuję w zasadzie w jednym, w tym samym gmachu od 70 roku. Zacząłem w Wielkim i teraz kończę w Narodowym. W tym samym gmachu Trójkąt Bermudzki, a przed tym jeszcze pracowałem w biurze projektowym, projektującym urządzenia teatralne, tu na Rogu Królewskiej i Marszałkowskiej. Więc ja mówię, ja tym Trójkącie Bermudzkim poruszam się od 62 roku. Mam za sobą dosyć duży staż pracy i znajomość tego, co mówię. W związku z powyższym przeszedłem, ponieważ i zajmowałem się zarówno produkcją, jak i konserwacją urządzeń, jak i konserwacją dekoracji, jak i wszystkim, to powtarzam, nie da się utrzymać pracowni przy małych teatrach. Walczmy o to, żeby te, które mają już rozbudowane pracownie, je utrzymać, bo to jest jak gdyby baza dla ewentualnych tych warsztatów, które im daje fachowców. Będzie miała możliwość szkolenia ludzi, bo jest niebagatelny problem. Proszę Państwa, likwidujemy pracownie. Ale kto tych pracowniach ma pracować? Od tego trzeba zacząć. Kto ma pracować? Od mało. Przepraszam, pan profesor, narażę się panu, panie profesorze, od właściwego szkolenia scenografów. Przychodzi absolwent, nie powiem jakiej uczelni, i robi pierwszy projekt u mnie i tak jak ktoś tutaj powiedział, jakbym go zapytał, co to jest sztankiet, a co to jest wyciąg, albo co to jest cuk,
Dlatego też pokazujemy tutaj projekty scenograficzne z 1968 roku i starsze maski, które zrobiono już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat temu. Bo to też wymaga przygotowania. Boże kochany, ludzie kochani, przecież w teatrze nie pracuje, nie powinien pracować nikt, kto nie kocha teatru. Od tego trzeba zacząć. A bez tego, ale ten, kto kocha teatr, musi sobie zdawać sprawę, że on musi wiedzieć, co chce robić i jak to robić. Musi posiadać też odpowiednią wiedzę, czyli to wymaga dokładnego, permanentnego kształcenia się. Przy czym to nie chodzi o kształcenie książkowe, tylko chodzi o kształcenie praktyczne. To tyle na razie. Panowie, dziękuję. Z kolei pracujecie w Teatrze Polskim, 33 osoby, jak pan wspominał. Ja może dwa słowa powiem, bo a propos organizacji, centralizacja czy decentralizacja. Ja wiem, że po każdej centralizacji przychodzi decentralizacja, bo to taka jest kolej. To są takie organizacyjne rzeczy. Natomiast najgorszą rzeczą w tej chwili, jaka jest, to co ja obserwuję od dłuższego czasu, to jest ubytek kadr. Są coraz większe kłopoty. Ja mówię, zacznę od krawców, bo tam widać to najlepiej. U mnie na przykład w teatrze, no, pracownia krawiecka damska, to szczerze mówiąc wisi już na włosku, bo to jest tykająca bomba, szczerze mówiąc. No, jak zlecaliśmy... Jest pracownia, która jeszcze potrafi użyć historyczne kostiumy. To są dwie pracownie w Warszawie w tej chwili, w Teatrze Narodowym i w Teatrze Polskim, no i w Operze. To są jedyne miejsca, gdzie jeszcze można kostium historyczny. Dziękuję pani Doroto za taką piękną wypowiedź, reklamę. Natomiast prawda jest taka, że no, zacznijmy od pieniędzy, bo one wiadomo, że ludzie muszą kochać teatr, bo to jest ciekawa praca jednak, jakbyśmy na to nie patrzyli, ale żeby jednak było zielone światło, dlatego żeby ci ludzie chcieli, mogli przyjść, żeby mogli jakoś się z tej pracy utrzymać. Ja nie mówię, żeby jakoś super zarabiali, ale żeby mogli się z tej jakoś utrzymać, żeby mogli, ktoś mógł im przekazać swoje doświadczenia. W tej chwili tak wygląda, że mówię krawiecka męska, no zlecaliśmy na miasto, komu zlecaliśmy? Zlecaliśmy emerytom. No prawie nie ma, bo to są właśnie, to jest ten proces, jest postępujący. To... Oni są chorzy, oni już nie przyjmują. Tak, no jeszcze część, jeszcze trochę, jeden kostium, dwa przyjmie. Ale przy 60 kostiumach, już nie mówiąc o 350. No, w tej chwili mamy dosyć liczną krawiecką męską, ale mówię to już w tej chwili, jak już zaczniemy, ale jednak nie widać perspektyw, bo nie ma naprawdę, raz, że nie ma za co i są kłopoty z chętnymi do tego zawodu. I są bardzo duże kłopoty. Ja mówię, będę się upierał. Jest w tej chwili naprawdę mnóstwo jest chętnych na urzędników, bo to jest ludzi z takim wykształceniem ogólnym, jest bardzo dużo. Natomiast z tego naprawdę nic nie wynika. To są tylko papiery. Jakbyśmy chcieli spojrzeć się w ogóle, no, jakie rzeczy... Co potrafimy zrobić, co oni potrafią zrobić, to przykro mi bardzo. No, jest zupełnie inna rzeczywistość. I o to mi najbardziej chodzi, że jednak w tej chwili powinniśmy, bo to już są ostatnie chwile. Tutaj pani miała takie opracowanie o szkolnictwie. Ono rzeczywiście jest w tragicznym stanie. Przychodzą do nas praktykantki czy praktykanci i niestety no nawet ze szkoły krawieckiej i dostaje sygnały, że nawet ten ich poziom wiedzy jest bardzo niski. Chodzi oczywiście o zdolności manualne, bo ja kiedyś też chodziłem do szkoły zawodowej, akurat w innej branży zupełnie, i jednak tam warsztatów było dużo. W tej chwili okazuje się, że kończy absolwent jakąś szkołę i jednak on nie ma tej wiedzy. To znaczy teatr ma teraz przejąć cały ciężar wykształcenia, tej wiedzy takiej manualnej, nazwijmy to, na siebie. W takiej nawet szkole krawieckiej nie da się nauczyć. Ale trzeba się czegoś nauczyć, a nie ma takich szkół, słuchajcie. I to jest, o tym nie mówimy właśnie, że nie ma szkół rzeczywiście kształcących ludzi do zawodów artystycznych. Są szkoły, które uczą zawodów i też nie najlepiej, jak pan nie mówi. Nie najlepiej, tak. Ale taką szkołą, która była nie tylko dobrą szkołą, ale tworzyła
wspaniałych ludzi. To była szkoła na ulicy Miodowej, wy pewno nie pamiętacie, Liceum Technik Teatralnych. Jak ja pracowałem z ludźmi z tego, po pierwsze to byli moi koledzy i partnerzy do normalnych dyskusji o sztuce, a równocześnie mieli zawodowe umiejętności, których ja nie miałem i które mnie wspierali. I to jest bardzo ważne. Ja wiem, że często przychodzą scenografowie, którzy nie za dużo mają pojęcia praktycznego, ale jeśli trafiają na dobry zespół ludzi, to w teatrze, to ci ludzie mogą im pomóc i mogą im pokazać te tajniki techniczne, które powinni znać, żeby wykorzystywać właściwie zespół, który mają do dyspozycji, a nie tylko bujać w obokach, ale tego się mogą nauczyć właśnie od dobrych współpracowników w teatrze, w filmie, gdziekolwiek się spotkają. Problem jest, że ci ludzie, to co pan powiedział, którzy przychodzą do tego zawodu, nie są do tych zawodów, oni w zasadzie nie są przygotowani do tego zawodu. A ja nie wierzę w to, przepraszam, że tylko samą praktyką ludzie dojdą do szczytu rzemiosła. Bo trzeba się czegoś najpierw nauczyć, później można to zmienić, poprawiać, mieć większe doświadczenie, ale trzeba mieć jakąś początkową wiedzę o zawodzie. Zawodzie teatralnym mówię, czy filmowym. Kilka lat temu prowadziliśmy nabór na stolarza. Niby taki zawód, który no, można, jest dosyć popularny. Zgłosiło się 3 ludzi. Jeden tylko się nadawał do rozmowy. Tak wygląda rzeczywistość. A farbiarnia, to jest, ja nie potrafię pracować bez farbiarni, bo jednak kostium teatralny musi żyć. To jest bardzo ważna rola takiej pracowni farbiarskiej w takim procesie powstawania na przykład kostiumów teatralnych. W tej chwili jest tylko ta pracownia w operze, znakomita, to są tacy 3 panowie, którzy jeszcze są w sile wieku i aczkolwiek ten szef, pan Zbyszek, znakomity, wielki rzeczywiście, mistrz taki, on jest po zawale. Ja nie wiem, jak on długo jeszcze zechce po prostu pracować. No to jest pytanie, on w pewnym momencie pewnie nie będzie chciał pracować. I nie ma, ja widzę, że jeszcze są ci 2 jego pomocnicy i tam nikt inny nie jest, żeby się kształcił. A nie wiem, czy taka szkoła w ogóle istnieje, żeby... I jeżeli oni przestaną funkcjonować, jeżeli ta pracownia przestanie funkcjonować, to no nie wiem... Może ktoś z przyuczenia, ale co to będzie za... Nie, bo to też jest taki problem, że no trudno, żeby rzemieślnicy młodzi, którzy przyjdą do teatru, żeby później teatr dbał o to, żeby pojechali na praktykę, nie wiem, do innych krajów, do innych teatrów. To nie ma, a z kolei nie ma takich szkół, które o to dbają. Dlaczego ludzie, którzy studiują ekonomię polityczną, jadą gdzieś i patrzą, jak się tego samego uczy na innych uniwersytetach? U nas w ogóle nie ma zwyczaju, żeby rzemieślnicy młodzi mieli... szansę zobaczenia, jak się podobne dekoracje robi w innych krajach. Podpatrywali jakieś sposoby, przywozili, coś wymyślali nowego, proponowali scenografowi. Przecież przy całym szacunku dla naszej wiedzy to się wszystko ewoluuje i zmienia. I jest dziesiątki różnych nowych trendów, nowych pomysłów, nowych materiałów, które można zastosować. Tego my powinniśmy się uczyć od tych młodych ludzi, a nie tylko starać się im przekazać, co oni zresztą niechętnie przyjmują często naszą wiedzę, naprawdę. No. Właśnie jednym z głównych wniosków raportu jest to, że brak następców rzemieślników teatralnych, ale korzystając z obecności tutaj pana Starskiego, bo wiemy, że pan się spieszy, chciałabym zapytać o pana i pana profesora Dobrzyckiego doświadczenia z pracy za granicą. Jak wygląda sytuacja rzemieślników za granicą, czy są jakieś rzeczy, które powinniśmy przejąć, czy są jakieś rzeczy i metody, których powinniśmy unikać, jak to wygląda organizacja pracy w innych teatrach? Po pierwsze są traktowani jako artyści w teatrze i to jest znacząca różnica. To jest w ogóle osobny temat, bo ja mam takie poczucie od szeregu lat, że ranga zawodu scenografa, scenografii w polskim teatrze się zmniejsza i to jest trend zupełnie odwrotny od tego, co jest na świecie. Bo na świecie scenografia jest wizytówką teatru, jest bardzo znaczącym elementem inscenizacji, jest znacznie lepiej niż w Polsce wykorzystywana przez reżyserów do wzbogacenia inscenizacji i tak dalej, i tak dalej. W Polsce ranga scenografii systematycznie się obniża i co za tym idzie, też i
ludzi, którzy wykonują tę scenografię, mniej się ceni. Podam przykład. Pracowałem w Izraelu, tam jest system jakby pół na pół, to znaczy każdy teatr ma swoje pracownie krawieckie, bo to jest oczywiście najwygodniej. Poza tym jest kilkanaście workshopów, które zgłaszają się do przetargów, jakie teatry ogłaszają na dekoracje. I te przetargi w ogóle całkowicie inaczej wyglądają niż u nas, bo przetarg trwa jeden dzień, a te warsztaty zatrudniają fantastycznych fachowców. I ci ludzie przyjeżdżają do teatru i de facto w tym teatrze przez ostatnie dwa tygodnie przed oddaniem dekoracji mieszkają, zapewniając zarówno teatrowi, jak i scenografowi oczywiście absolutnie pełny komfort, jeżeli chodzi o wykonanie i jakość scenografii. Oni się wręcz dopytują, co trzeba jeszcze zrobić, gdzie można poprawić i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie inny model niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. W Anglii na przykład. Każda pracownia w teatrze jest obsadzona przez jej szefa, ale ten szef ma kilkanaście adresów w notesie. W momencie, kiedy w grę wchodzi duża produkcja, on zwołuje ludzi, którzy tą produkcję mogą pociągnąć i pracę wykonać o odpowiedniej jakości. Ale przede wszystkim, podkreślam jeszcze raz, ci ludzie są w teatrze traktowani jak artyści. To znaczy mają status aktorów, reżyserów, scenografów, są współtwórcami teatru. Z nimi wszystkimi jest się na ty i to są partnerzy. U nas na przykład w Polsce kompletnie zanikło poczucie wspólnoty celów w teatrze i wspólnoty tworzenia dzieła sztuki, czego na przykład w Anglii nie ma, czy w Niemczech nie ma. To jest oczywiście trochę się bierze, to jest moja hipoteza. Mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że tam jest bardzo silny duch protestanckiego stosunku do pracy. To znaczy wspólnie tworzymy dzieło dla wspólnego dobra. W krajach katolickich, już nie mówiąc o prawosławnych, zupełnie to inaczej wygląda. Ale tak było, jak pracowałem w Holandii, w Niemczech, w Anglii. Ale podkreślam, nie ma hierarchii, która powstała w Polsce gdzieś od artystów, którzy bujają w chmurach, po tych ludzi na dole, których się bardzo często nie ceni, którymi się czasem, przepraszam, że to powiem, ale tak bywa, czasem się nimi pomiata i ich status nie jest precyzyjnie określony. Odpowiedź wprost na Pani pytanie. Takich ludzi na świecie się ceni i naprawdę bardzo dobrze się im płaci za to, co potrafią. Tak, proszę. Ja powiem szczerze, Panie Profesorze, ja się ogromnie wzruszyłem tym, co Pan powiedział, bo tu jest wiele osób, które zaczynały w teatrach od wczesnej młodości. Ja od 17 roku życia związany jestem i ja wiem, że te czasy nie wrócą. Natomiast byłem świadkiem czytanej dezyderaty, że jesteśmy jedną rodziną i chociaż jestem stary chłop, to ja się nie wstydzę tego powiedzieć, że płakałem za kulisami. Z uporem maniaka, ja dalej wierzę, że będzie dobrze. Ale chciałem powiedzieć coś takiego, no to co Pan powiedział, to jest miód na serce wszystkich rzemieślników, nie wiem, kierowników, dyrektorów teatralnych, technicznych i nietechnicznych i artystycznych, tak mi się wydaje. Natomiast chcę jedno powiedzieć, że to Państwo możecie zainteresować, bo Pan Dyrektor Łysik bardzo ładnie powiedział, co mają zrobić małe teatry. Ja nie wiem, ja jestem rzemieślnikiem i jak pieniądze przechodzą obok, to mnie serce boli. I to Państwo możecie, nie wiem, przez media, przez swoje znajomości, jesteście dyrektorami, wykładowcami, twórcami, zareklamować nas w sposób taki, a zachęcić również dyrektorów, że ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli jest produkcja kilku potężnych premier, nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy i pomocy, bo po prostu nie ma czasu.
A tym bardziej, że jest wszystko za 15-12, bo papierologia rośnie. No tak jest u nas to w Polsce ustawione, że na sam koniec dostajemy materiały, dostajemy rzeczy, które dopiero scenograf naprawdę nieraz w ukropie, że tak się wyrażę, kieruje pracowniami, żeby to wszystko złożyć i żeby to stanęło na scenie. Ale może to jest początek czegoś dobrego, ta dyskusja, że te mniejsze teatry być może niech się zwrócą do dyrekcji większych teatrów. Ja bym powiedział, że bardzo ciężko w gronie 10 przyjaciół, kolegów napisać jedno życzenie do ciotki. Każdy będzie chciał te swoje i swój przecinek wstawić, ale myślę, że jeżeli będzie wspólny cel naprawdę uratować rzemiosło artystyczne w teatrach, to będzie dobrze. Ja wiem, jaki, nie chcę tu wychodzić przed ogródek, ale po prawej stronie siedzi mój szef i taki potencjał, jaki on jeszcze posiada w nas, w rzemieślnikach, w pracowniach, to my możemy góry przenosić. My nie chcemy być, panie profesorze, wychwalani, wie pan, absolutnie, ale to, co pan powiedział, że jak pan mnie kiedyś zawołał i powiedział dziękuję, bo to jest w porządku, to jest największe podziękowanie. Jak scenograf, ja wiem, że państwo byście tworzyli do końca i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. To jest cudowne, ale jak państwo mówicie dziękuję i w miarę jesteście zadowoleni, to jest dla nas największa satysfakcja rzemieślników. Dziękuję. Muszę państwu opowiedzieć bardzo krótką anegdotę. Przy 7 kurtynie w upiorze, po którejś nocy pan Mirek popatrzył się na mnie i powiedział tak: za to cenimy pana Pawła, że z nim nigdy nic nie jest proste. Ale dał sobie radę. No właśnie, przyszedł czas chyba na pytanie w zasadzie, kto czy jaki proces jest odpowiedzialny za tę sytuację, za to, że siedzimy tutaj wszyscy i atmosfera jest, wszyscy jesteśmy w to zaangażowani, a problem jest bardzo kompleksowy. Natomiast tak naprawdę oczywiście można bardzo łatwo zaprezentować teorię, że to wszystko jest rolą wyłącznie dyrektora teatru albo Ministerstwa Kultury. No ale też mamy na przykład Związek Rzemiosła Polskiego, który posiada coś takiego jak Komisję Rzemiosła Artystycznego. Też bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak wyglądają jakieś rekomendacje i praca tego Polskiego Centrum OIStat, do którego pan należy i tak naprawdę do kogo, jak, gdzie szukać rozwiązań, jakich szukać rozwiązań, jakie państwo mają pomysły, jakie państwo mają przemyślenia, bo wszyscy dochodzimy do sytuacji pewnego pata, gdzie te pracownie rzeczywiście są zmniejszane, bo nie ma pieniędzy. Natomiast tak naprawdę gdzie szukać rozwiązań? Czy to jest Ministerstwo Kultury? Czy to jest przede wszystkim odpowiedzialność dyrektora teatru, a może szukać gdzie indziej? To znaczy, wie pani, OIStat nie prowadzi, bo nie może z różnych względów, nie prowadzi żadnych szkoleń, ani nie może w tej materii działać. To jest organizacja, która ma inne cele. Natomiast nie wiem, czy pan Jan Buchwald jest może na sali, bo przed chwilą idzie. To jako uczestnik pewnych narad i pewnego projektu, który powstał w Ministerstwie Kultury, a który prowadzi pan Jacek Wexler, narodziła się idea powrotu do takiego liceum, właściwie już gimnazjum i liceum technik teatralnych. Jest pisany program, jest plan uruchomienia takiej szkoły. To oczywiście napotyka na liczne trudności, nie tylko finansowe, nie tylko organizacyjne, ale na przykład kształtu szkoły, ponieważ przepisy dotyczące uczenia młodzieży, studentów też, uległy znacznej komplikacji, więc uruchomienie szkoły w dawnym stylu, gdzie na przykład mógłby wykładać pan Mirek, jest już w świetle dzisiejszych przepisów właściwie niemożliwe. Więc tam są różne problemy, różne pomysły, ale jest nadzieja w każdym razie, że taka szkoła się pojawi.
Ale jeżeli się pojawi i zacznie takich ludzi kształcić i wypuszczać w świat, to jest jeszcze problem z drugiej strony. To znaczy jest kwestia potrzeb wśród dyrekcji teatrów, czy wśród teatrów w ogóle. To co przed chwilą powiedziałem o spadku znaczenia roli scenografa w Polsce, bierze się również nie tylko w moim pojęciu z przyczyn organizacyjnych, finansowych, ale jakby z braku potrzeby funkcjonowania scenografii w teatrze. Trochę lepiej jest w operze, bo trudno sobie wyobrazić operę w jakimś minimalizmie scenograficznym, ale w teatrze dramatycznym, jeszcze raz podkreślam, jest to dokładnie odwrotna tendencja w Polsce niż ta, która występuje na świecie. W teatrze dramatycznym sytuacja jest dramatyczna, to znaczy na scenografii się wyłącznie oszczędza. W związku z tym to, co się odbywa na scenach, jest w gruncie rzeczy wynikiem tysięcznych kompromisów scenografów i jak właśnie rezygnacji z własnej wyobraźni, rezygnacji z tworzenia dzieła sztuki, zamienia się to w jakieś oprawstwo plastyczne bardziej niż współpracę nad tworzeniem dzieła scenicznego. Myślę, że pan, panie profesorze, troszeczkę przesadza z tym pogardą dla scenografów. To jest chyba jak w całym świecie. Ja nie o tym mówię dlaczego, tylko mi się wydaje, że to jest problem ogólniejszy. Przychodzi pan, składa pan projekt jest akceptowany przez dyrektora artystycznego. Omawia pan ze mną szczegóły techniczne i robimy wstępny kosztorys i zostaje pan budżet na tę scenografię. I od pana teraz zależy, jak pan ten budżet zacznie realizować. Jak go pan przeskoczy, no to wtedy jest pan, że tak powiem, hamowany. I tyle. To tyle na razie, woli wyjaśnienia. Bardzo często mi się zdarza w Polsce, że ja się pytam, bo jak pracowałem za granicą, zawsze dostałem w kontrakcie budżet i wiem, czego się trzymam. W Polsce bardzo często odpowiedź jest taka, nie no, wymyśl coś, bo właściwie to budżetu nie mamy, ale najpierw coś wymyśl, to my ci potem powiemy, czy to jest możliwe. No to wymyślam, no to pierwszy projekt idzie do kosza, drugi projekt idzie do kosza, trzeci projekt idzie do kosza i takie perpetuum mobile się włącza, albo raczej takie coś, w czym szczur biega w kółko, jak to się nazywa, nie pamiętam. W każdym razie ja się wtedy tak czuję, to znaczy nie mam określonych, jasnych reguł pracy i nie wiem, do czego teatr jest w danym momencie zdolny, w sensie co jest w stanie wyprodukować. W związku z tym od samego początku muszę nakładać na swoje myślenie ogromne ograniczenia, co jest no, nieprzyjemne. Czy któryś z panów zechciałby się wypowiedzieć właśnie na ten temat, gdzie szukać rozwiązań? Czy to jest kwestia właśnie podejścia, tak jak pan profesor teraz stwierdził, czy to jest kwestia dyrekcji, czy to jest kwestia bardziej ministerstwa w tym wypadku? Mnie jako technicznemu trudno się w tej sprawie wypowiadać, natomiast to, co ja zauważam, to na pewno to jest kwestia ambicji artystycznych. Jeżeli ktoś będzie uważał, że ta scenografia jest nieważna, ta oprawa jest nieważna, to będzie tak jak będzie. Nie będzie potrzeby, żeby była dobrze robota wykonana, żeby było coś ciekawego, żeby widza czymś zaskoczyć. Oczywiście za tym stoją pieniądze, bo od nich trzeba zacząć. Ale bez dodatkowych jakichś ambicji, no to się nie ma prawa udać. Nie, szkoda, to zawsze będzie walką, tylko żeby ją wygrywać, tak jak pan Mirek powiedział. No, trzeba po prostu starać się robić dobre spektakle, no co ja mogę więcej powiedzieć. Nie, no, bo dobre spektakle, które polegają też na ciągłej walce naszej, że to się zmienia, patrzę, no niestety to czasami jest no, uciążliwe. Ale walki partnerów. Ja ciągle wracam do tych właśnie rzemieślników, do tych warsztatów, do tego poziomu, z którym się możemy spotykać jako partnerzy z tymi ludźmi. Właśnie i to jest to, że nie gdzieś dawać, nie wiem, do Bydgoszczy czy do innego miasta, gdzieś setki kilometrów, tylko właśnie, żeby był ciągły kontakt i można... Natomiast no ja jeszcze a propos tych zagranicznych, ale to jest sprawa pieniędzy, że ja miałam okazję zobaczyć pracownię w komedii francuskiej, te właśnie krawieckie, tam wszystkie garderoby i tak dalej, no i to po prostu ja jestem pod wielkim wrażeniem, no ale widać było tam po prostu
olbrzymie pieniądze, dumę jakąś narodową w podtrzymywaniu takiego miejsca, dumę tych ludzi, którzy tam pracowali, znakomitych właśnie rzemieślników, i tam z pietyzmem jest osobna pracownia dotycząca, która się zajmowała tylko, nie wiem, szyciem koszul i bielizny. Perukarnia oczywiście tutaj znakomite, siedzą panie też tutaj z Teatru Polskiego, to też jest takie rzemiosło, które jest zanikające i takie jednak w teatrze ważne. No, no tylko chciałam powiedzieć, że jaka to była wspaniała tam moja wizyta i jestem pod wrażeniem, ale czułam tam pieniądze za tym wszystkim, że to jest finansowane po prostu przez państwo i ci ludzie są pełni godności i są dobrze opłacani, którzy pracują. No tak, ale tego problemu tutaj nie rozstrzygniemy, bo to jest siła wyższa. I wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Proszę państwa, ja tylko wrócę na chwilę do tego, co ty, Paweł, poruszyłeś, tej wzajemnego szacunku. Ja zrobiłem w swoim teatralnym życiu 350 premier. Teraz już się zbliżam do końca, to znaczy zrobiłem. Współpracowałem z państwem, ze scenografami, z reżyserami. 350 premier różnych. Od dużych oper, od Pierścienia Nibelunga, poczynając do tego, do maleńkich, dwuosobowych i tak dalej. Wszystko się liczy. Natomiast zauważyłem w tym, jaka jest relacja scenografów, bo o tym mówimy. Jeśli mówimy o rzemieślnikach, to o współpracy rzemieślników. Niewielu już ludzi takich jak pan, panie Pawle, jak pani Dorota, przepraszam panie, ale nie, ja pana nie znam od tej strony. Ale zdarzają się również scenografowie, którzy tych rzemieślników teatralnych, których tak teraz, o których tak ładnie mówimy i takich cenimy, traktują właśnie jako schodek, po którym oni wstąpią troszkę wyżej. I to jest nie jedyny przypadek, ale jest dosyć często spotykany. W zależności od to już od kwestii osobistej kultury, od tego, jak się przygotowany jest do życia, jak potrafi współpracować z ludźmi. I to deprecjonuje i skłania, właśnie to odbiera również to, że tak jak pan mówił, mój imiennik, pan Mirek, że ceni sobie bardzo, dziękuję. Ja zawsze chodzę po każdej premierze i ja swoim ludziom dziękuję, co niestety nie zdarza się wszystkim scenografom. Różnie z tym bywa. To tyle tak gwoli wtrętu. Czy państwo macie teraz jakieś pytania, refleksje, wnioski? Jestem pełniącym obowiązki kierownika pracowni modelatorskiej Teatru Polskiego. Przez moje ręce przeszło kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy byli ze szkół właśnie takich modelatorskich, czyli tych, które mają kształcić naszych następców. I powiem szczerze, że większość z nich, pierwsze moje pytanie zawsze, które zadaję w momencie, kiedy przychodzi młody człowiek, to jest takie, a kim chcesz w przyszłości zostać? Chcesz zostać w teatrze? Tak, tak, ja chcę być scenografem. W związku z tym, no z góry jesteśmy na stanowisku przegranym, dlatego że co ja mogę mu zaproponować? No, w gruncie rzeczy nie interesuje go zostanie modelatorem, tylko to jest jakaś odskocznia do czegoś wyżej, do tego wymarzonego stanowiska czy z zawodu scenografa. I to jest tak, ja skończyłem Szkołę Techniki Teatralno-Filmowej łódzką, to znaczy tam to była taka szkoła, która powstała już po rozwiązaniu PLTT-u, czyli Liceum Technik Teatralnych. Na pewno nieco niższy poziom był niż tego PLTT-u, ale miło go wspominam, miło tę szkołę wspominam. I zgubiłem się, przepraszam bardzo, bo chciałem coś jeszcze powiedzieć. Tak, tylko... Tak, tak, to znaczy,
A to, to jest tak, to jest jeszcze inna sprawa, że tutaj, już wiem, co się, że ten, i szkoła pomimo tego, że była, no, dosyć miała chyba wysoki poziom, to jednak, kiedy przyszedłem do teatru, zdałem sobie sprawę z tego, że nic nie wiem. Tutaj pan Starski powiedział, że oczywiście podstawa, ta wiedza musi być. Miałem historię sztuki, rzeźby, malarstwo i tak dalej. Ale generalnie układ mistrz-uczeń jest bardzo cennym układem. Uważam, że ja się dużo więcej nauczyłem tych technik teatralnych od moich starszych kolegów niż w tej szkole. I ten układ właśnie mistrz-uczeń jest jak najbardziej wskazany. I sądzę, że no teraz ma być przyjęty do nas nowy pracownik. No zobaczymy. Podobno młody człowiek, w związku z tym być może zostanie, no nie wiem. No to na razie tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękujemy, tu widziałam jeszcze jedną. Dobry wieczór. Michał Adam Góral, może przedstawię się. Słucham, mam refleksję. Może powiem na tyle tak, że jestem młodym aktorem teatru tańca. Swoją edukację uzyskałem na Zachodzie, dokładnie w Holandii. I miałem możliwość tańczenia, występowania w różnych teatrach, dużych, małych. I co chciałem powiedzieć ze swojej strony, to jest niesamowite, że rzeczywiście na Zachodzie my jesteśmy jedną grupą. Jesteśmy jednym teamem, jeżeli jest aktorzy, tancerze, ludzie za nami, którzy jakby działają i co robią i sprawiają, że to wszystko ma postać na scenie i jest. To wszystko jest bardzo ważne i cały czas nie mogę uwierzyć w to, że tutaj w Polsce u nas jakby rzemieślników spycha się troszeczkę na dalszy plan, że ich rolę, ważność tutaj umniejsza się. I co chciałbym tutaj zapytać, jakby, jeżeli mamy taką świadomość tego, że lepiej mieć swoje pracownie w teatrach, kiedy możemy ominąć błędy półamatorskich pracowni, kiedy jest mniej męki, kiedy tak naprawdę nam się to bardziej opłaca niż wynajmowanie firm z miasta, to dlaczego tak się dzieje, że jednak są przetargi, jednak jakieś inne firmy z zewnątrz biorą te produkcje, tak? Jeżeli wszyscy mamy świadomość tego, że mamy świetnych rzemieślników, którzy wiedzą, co robią i jakość ich pracy jest na wysokim poziomie, dlaczego jednak idziemy w tym kierunku, gdzie idą przetargi i firmy? Te firmy, kogo oni zatrudniają? Innych rzemieślników? Półamatorów, czy rzemieślników z innych teatrów, którzy stracili pracę? Jak to wygląda? Odpowiem panu na to pytanie, patrząc się teraz z drugiego punktu widzenia, o którym żeśmy nie mówili, to znaczy z punktu widzenia dyrektora teatru. Jak dostaje pieniądze, za które nie może prowadzić instytucji, bo to są pieniądze albo na poziomie kosztów stałych tak zwanych, albo czasem jeszcze mniejsze, to ma do wyboru albo nie prowadzić teatru, albo prowadzić teatr z aktorami bez pracowni. I rzecz jest oczywista. To znaczy, to jest przede wszystkim kwestia finansowa. I tutaj dyrektorzy polskich teatrów na ogół stoją pod ścianą i niewiele mogą zrobić. To znaczy, to nie sądzę. Był taki trend jakiś czas temu, że dyrektorzy teatrów myśleli, że będą taniej prowadzić teatr bez pracowni. Dzisiaj zaczynają sobie powoli zdawać sprawę z tego, że to jest nieprawda, ale są pod takim przymusem ekonomicznym, że mają ten tragiczny wybór przed sobą, prawda? Albo zwalniam pracownię i prowadzę dalej teatr z aktorami, no bo bez aktorów teatru nie ma, albo wszyscy przestajemy tak naprawdę pracować. Tak, dziękuję, bo też chciałem o tym powiedzieć, ale to jest jeden z aspektów. Drugim aspektem to nawet te teatry, które mają pracownię, ale jeżeli mają narzucone terminy realizacji takie, że własnymi siłami nie są w stanie zrobić, to są wtedy automatycznie zmuszone do szukania pomocy z zewnątrz. No a mogą korzystać tylko z firm, które cokolwiek się na tym znają. Czy jeszcze?
Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę wypowiedź w imieniu dyrektorów teatrów. Nazywam się Paweł Łysek, jestem dyrektorem Teatru Powszechnego od krótkiego czasu, od 2 miesięcy, a przedtem byłem dyrektorem teatru w Bydgoszczy. Muszę nadmienić, że to nie mój teatr realizował te wszystkie zlecenia, o których było dużo wiele mówione, dlatego że w Bydgoszczy jest opera, która ma duże pracownie i część z tych rzeczy realizowała opera. Ale nasz teatr również realizował dużo zleceń z Teatru Warszawskich, więc do niektórych się przyznaję. To jest dobra pracownia, tyle że nie mamy, że to jest gdzieś odsłonięcie. No tak, tak, nie, oczywiście. Bardzo się cieszę, najbardziej chciałem powiedzieć, cieszę się z tych słów o rzemieślnikach, artystach i o tej wspólnej pracy. To była jedna z takich idei moich w poprzednim właśnie w tym teatrze bydgoskim, o którym mówię. I rzeczywiście było tak, jak pan mówi o tym, że pracowaliśmy wspólnie. To znaczy aktorzy, rzemieślnicy teatralni, montażyści, ekipa oświetleniowa i akustyczna była taką wspólnotą. I tutaj były bardzo jakieś zażyłe stosunki pomiędzy wszystkimi. Myślę, że to też się przekładało i to było widoczne na scenie. Myślę, że to jest ważne i to jest, może to być, powinno to być jakąś ogromną siłą teatru. Dziękuję za te słowa o tym, jak to się dzieje, że te pracownie są likwidowane, ponieważ od tego się zaczęło to nasze spotkanie dzisiaj, od słów o likwidacji pracowni. I rzeczywiście tak jest, że jakby są dwa pomysły na to. To znaczy jeden pomysł jest taki, zlikwidujmy pracownię, będziemy mieli więcej pieniędzy na inne rzeczy. I to jest pomysł niedobry, szkodliwy, wydaje mi się. No i taki, to wszystko zostało powiedziane o tym, o braku ciągłości zawodów, o niskiej jakości, tak, o fuszerkach, no, o takich rzeczach, które potem są bezsensowne, jak nie wiem, rozstawianie scenografii koło chlewika, żeby pokazać scenografowi, jak to wygląda u jakiegoś chałupnika. Ale druga rzeczywiście sytuacja jest taka, kiedy, tak jak powiedział profesor Dobrzycki, taka jest konieczność, tak? I to jest rzeczywiście coraz częściej tak się dzieje. Takie sytuacje ostatnio były w teatrze w Toruniu, w teatrze w Opolu, kiedy nagle dotacja zostaje zmniejszona o 20% do 30%. No i państwo, którzy pracują w teatrze, wiedzą, na czym to polega. No polega to na tym, że jeśli się skasuje dotację o 20-30%, to nie ma żadnych pieniędzy już na pewno na produkcję spektakli. No i trzeba się zastanowić, kogo wyrzucić, tak? I wtedy, no nie wiem, w jednych z teatrów, na przykład w jednym z teatrów było zrobione to solidarnie, czyli z każdego zespołu zostało wyrzuconych po 6 osób, czyli z działu artystycznego, administracji, działu technicznego zostało po 6 osób wyrzucone. No bo tak dyrekcja pomyślała, że tak będzie sprawiedliwie. I wtedy rzeczywiście, no to jest przymus. Czy rzeczywiście robienie scenografii na zewnątrz jest tańsze? Znaczy na pewno jest mniej opłacalne, natomiast jest droższe. Rzeczywiście jest mniej opłacalne, jest bezsensowne, ale tak naprawdę koniec końców jest tańsze, dlatego że jeśli się przeliczy koszty maszyn, jeśli się przeliczy koszty pensji, jeśli się przeliczy koszty ogrzewania, prądu i tak dalej, to jest to rzeczywiście tańsze, żeby to zlecić. Czemu jest to bezsensowne? No jest tak, że te instytucje publiczne, teatry, instytucje utrzymywane z podatków, z pieniędzy, które jakieś samorządy, tak, czy wspólnoty wydają na teatry, no są takimi miejscami, w których sztuka dzieje się w jakiś sposób taki ciągły. Tak? Znaczy, to nie są miejsca, gdzie się odbywają eventy czy jakieś jednorazowe wydarzenia, tylko gdzie są pewne zespoły, w których przekazywana jest wiedza, przekazywane są właśnie umiejętności pewne i w których ta ciągłość jest jakaś niezwykle ważna. Dlatego i tego nie do końca to, tego są świadomi, nie wiem, prezydenci miast, czy radni, czy radni sejmiku, czy marszałkowie. I tak zastanawiam się, jakby cały czas
Do jakich wniosków powinniśmy dojść, tak? Co jest tak naprawdę do zrobienia? Myślę, że tak naprawdę ważną rzeczą są jakieś rozwiązania systemowe. To znaczy, troszkę wynika z tej rozmowy całej, że wszystko jest w rękach dyrektora, tak? No jak dyrektor się po prostu jakoś sobie się postara, wygospodaruje te pieniądze w teatrze, to będzie dobrze. Z drugiej strony dyrektor musi uświadomić radnych i prezydenta miasta albo marszałka w odniesieniu do tego, że to jest rzeczywiście sensowne. I się tak zastanawiam sam, będąc dyrektorem, jakie mam do tego narzędzia, jaką mam amunicję, tak? Mówiliście Państwo o starzeniu się pracowników. I rzeczywiście też jestem teraz w Teatrze Powszechnym, bardzo świetni fachowcy. Rzeczywiście niektórzy z nich stają się starsi. Te pracownie już są bardzo odchudzone, w niektórych pracowniach jest po jednej osobie, tak? No i myślę sobie o tym, no świetnie by było, gdyby tam przyjąć nowych pracowników, tak? No ale ten teatr ma bardzo wielu już pracowników i ja nie mam jakiejś możliwości przyjęcia pracowników. No się zastanawiam nad tym, przyjąć uczniów, tak? Nie wiem, takich stażystów, tak? Z drugiej strony uważam, że to jest jakieś draństwo brać ludzi do pracy i im nie płacić, prawda? Bo sam mam dzieci młode, które wchodzą w życie i wiem, że tak to nie powinno wyglądać. Szkoła rzemiosł teatralnych, praktyki być może, tak? Być może system stypendiów na to. Jakieś takie rozwiązania, myślę, byłyby sensowne. Druga rzecz to jest taka, o której mówił pan dyrektor Łysik, którą uważam również za sensowną, a mianowicie jakieś takie centralne pracownie, ale te właśnie nie dla wszystkich. Znaczy absolutnie system powinien być mieszany. Tak? Tutaj jakby nie potrzeba tego, że albo jedziemy w to, albo likwidujemy wszystkie pracownie, albo wszyscy mają pracownie. Mi się wydaje, że po prostu rzeczą naturalną jest mieszanie tych systemów i stwarzanie jakichś takich miejsc, które by mogły pracować dla wszystkich. To tyle. Przepraszam, bo tak trochę chaotycznie mówię, ale zagadnienie jest tak bardzo szerokie, że... Dziękuję. Od razu chciałbym głośno... Jarosław Gajewski, Teatr Polski w Warszawie. Chciałbym głośno powiedzieć, że mieszanie systemów outsourcingowych, rozumiem, i pracowni na zewnątrz teatru i przy teatrach jest ryzykowne. Najstraszniejszą rzecz z tych wszystkich rzeczy, które Państwo tutaj mówicie niesłychanie trafnie, jest to, co powiedział pan inżynier Włodarkiewicz. Jeśli będą pracownie na zewnątrz teatru, one będą się kierować jednym kryterium – zyskiem. Wiemy od czasów Kopernika, że pieniądz gorszy wypiera lepszy. Pracownie teatralne przy teatrach są skarbem, są niesłychaną wartością. I ta wartość przez te pracownie zewnętrzne będzie wypierana. Być może jest to prawo obowiązujące wszystkie wartości i znaczy to, że ta wartość zostanie wyparta przez gorsze wartości. Myślę, że takie niebezpieczeństwo istnieje, dlatego to, co Państwo mówicie, niesłychanie trafnie, to, co powiedział pan inżynier, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo zysku, to, co mówi Dorota, jeśli chodzi o konieczność kontaktu z tymi ludźmi. Oni nie mogą być, przepraszam, w Bydgoszczy, kiedyś robi przedstawienie na małej scenie jakiegoś teatru w Warszawie. To, co mówią panowie profesor Dobrzycki i pan dyrektor Łysik o tym, że to bez wątpienia jest droższe, to jest coś, co powinniśmy adresować nie do dyrektorów, niestety, obaj to wiemy, a do ludzi odpowiedzialnych za politykę kulturalną. Wydaje mi się, że z tym mamy kłopoty. Obawiam się właśnie, że nie do radnych, że parę rzeczy, którymi zajmuje się dzisiaj Ministerstwo Kultury, chętnie bym przekierował na barki radnych, natomiast te sprawy, o których mówimy, wydaje mi się, że powinny zainteresować Ministerstwo, Departament Teatru. Teatr wydaje mi się... Bardzo pani dziękuję, pani profesor. To jest prawda, straszna prawda, którą usłyszeliśmy od pani profesor Magdy Raszewskiej. Nie ma Departamentu Teatru w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Myślę, że problem jest bardzo poważny. My się tutaj zgadzamy co do pryncypiów, nikt nie ma wątpliwości, dlatego myślę, że nieprawdą jest to, co państwo napisaliście tutaj, mówię do Instytutu Teatralnego. Prowokacja, myślę, że nie ma takiego dużego teatru, tu w Warszawie, jak państwo piszecie, który chciałby zlikwidować pracownię. Nawet w Teatrze Polskim, gdzie jesteśmy w sytuacji, gdzie wszystkim obniżamy pensje, taki pomysł nie powstałby właśnie dlatego, że jest powszechne poczucie wartości tego. Myślę, że konieczność produkcji
konieczność tworzenia pracowni poza teatrem, to będzie to niebezpieczeństwo, które nam obniży tę wartość, które nam zagrozi istnieniu pracowni przy teatrach. Szanse widzę po pierwsze w jakiejś polityce teatralnej, po drugie w tym, że środowisko teatralne, to środowisko, które wspólnie za publiczne pieniądze, o takich teatrach mówię, pracuje, zacznie się ze sobą dogadywać na temat obrony pewnych wartości. Teatr jest troszeczkę jak dla procesu społecznego, jak smoking i frak. Jeżeli nie stać nas na jedwabne wyłogi, to nie róbmy tego z innego materiału, bo to jest jakaś katastrofa, jakaś przykra kompromitacja, jakaś przykra pomyłka. Teatr można robić za 5 zł, robiłem taki teatr na ulicach Rzeczpospolitej Polskiej, można robić za 10 zł, robi się w domach kultury i robi się za 1000 zł. W pewnych salach teatralnych, zwłaszcza z pewną tradycją, mówię tu o pewnej skali teatru, jak Teatr Narodowy, Teatr Polski czy teatry operowe. Jeśli nas nie będzie na to stać, to trzeba sobie powiedzieć, zostawić jeden, tak jak to mają Szwedzi, szwedzki Królewski Teatr, który w roku 2006 miał budżet 4 razy większy niż największy budżet teatru dramatycznego w Polsce, czyli budżet Teatru Narodowego, i pracownie miał takie, jakie mały Jaś sobie wyobraża, że powinny być w teatrze. Są panie, które zajmują się koszulami, są panie, które zajmują się krynolinami i są panie, które zajmują się wyłogami od fraków i smokingów. I myślę, że do tego powinniśmy dążyć, bo to jest wartość. Wydaje mi się, że puentą tego spotkania powinno być wołanie o pewien porządek w aksjologii tego teatru, który mamy, w rozpoznanie tych wartości i w chronienie ich. Ale adresatem tego pięknego spotkania powinni być ludzie, którzy robią naszą politykę kulturalną, i przyznam się, że nie wiem, kto to jest. Nie ma departamentu, dobry wieczór Państwu, Jacek Zembrzuski, ale jest dyrektor Butkiewicz, który zajmuje się rozdawnictwem posad w teatrze. Dziękując Państwu za profesjonalizm, za Waszą wiedzę i za zaangażowanie, dzięki któremu każdy, kto tak jak ja miał ten zaszczyt i przyjemność pracować w teatrze i w związku z tym wie, że bez Was i bez ludzi Wam podobnych jakościowego teatru być nie może. Należy zadać pytanie, Jarek o to zatrącił, ale to jest pytanie nie do Państwa, tylko do Pani prowadzącej i do Doroty. I to pytanie brzmi, do kogo ta mowa? Bo przecież Państwo to świetnie wiedzą. I to nie jest mowa do Jarka Wasza i nie do Pawła, bo oni jadą dokładnie na tym samym wózku. W związku z tym, gdzie są przedstawiciele ministerstwa, gdzie są przedstawiciele marszałka i tak dalej, i tak dalej. Państwo to świetnie wiecie, ale ten wieczór, z całym szacunkiem powtarzam, dla jakości intelektualnej tego, coście Państwo zaprezentowali, to przecież wszyscy wszystko świetnie wiemy. No to są gorzkie żale. To są gorzkie żale, ale które mają odpowiednich adresatów, tylko ich tu nie ma, ponieważ dyrektor Butkiewicz się zajmuje czym innym. W związku z tym, w moim przekonaniu, najpierw trzeba zmienić dyrektora Butkiewicza na takich ludzi, którzy się będą zajmować rozwiązywaniem problemów. Bo na czym polegają problemy, Państwo świetnie to wiecie. A zadaniem Doroty, jako organizatorki tego tutaj posiedzenia, jest to, żeby ci ludzie to usłyszeli. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ci ludzie to usłyszą właśnie, bo to jest to spotkanie, żebyśmy mogli sformułować, powiedzieć, gdzie jest ten problem i zapytać, kto jest za ten problem odpowiedzialny. Oczywiście nie jest odpowiedzialny za niego dyrektor Butkiewicz, bo nie ma Departamentu Teatru, a ministerstwu podlegają 3 sceny narodowe, które się mają nieźle, więc to nie jest ich problem. Natomiast cała reszta ma rozmaitą podległość organizacyjną i teraz ta odpowiedzialność się jednak trochę rozkłada. Z jednej strony na organizatora, który obcina dotacje podstawowe do teatrów i zmusza dyrektorów do tego, żeby podejmowali decyzje albo stawiali zespół przed dylematami, czy wszystkim obniżyć pensje, czy wyrzucić na przykład, zlikwidować pracownię, czy co 6 wysłać na trawę.
i zlikwidować rodzinę teatralną, czyli jakby jedna sprawa to są ci organizatorzy, być może nieuświadomieni, nie mający pojęcia o tym, co niesie za sobą taka decyzja o zlikwidowaniu dotacji podmiotowej, tej podstawowej, tej pierwszej, z których można utrzymać stały majątek, teatr, zespół i to wszystko, co się z tym wiąże, zmuszać państwa do szukania pieniędzy na wszystko poza tym budżetem, prawda? To jest jakiś też absurd tej grantozy, w której żyjemy i nie możecie niczego zaplanować, ani niczego jakby wyprodukować artystycznie długofalowo, bo trzeba realizować politykę grantu, czyli starać się o to, co ktoś wymyśli, który postawi temat dla państwa artystyczny do wykonania, a nie zrealizuje to, co państwo artystycznie chcą wykonać. To jest pytanie właśnie a politykę kulturalną, polityka decentralizowania, czyli przełożenia odpowiedzialności za funkcjonowanie teatrów na samorządy, czyli właśnie na tych radnych, którzy zadecydują, że można taniej, można nie mieć orkiestry albo mieć pół baletu w operze, prawda, i potem rozliczać z jakości. To jest jedna rzecz, ale druga strona to jest też odpowiedzialność jednak państwa, czyli dyrektorów, bo trzeba krzyczeć. To tak nie można, że pokornie obcinamy i pokornie wskazujemy co szóstego. Trzeba krzyczeć, nam są potrzebne pracownie, nam są potrzebni mistrzowie, rzemieślnicy i róbmy skandal, dlaczego mamy obcięty budżet o 10% i wtedy bombardujmy pana Butkiewicza i ministerstwo z tym problemem. To znaczy, że coś nie działa. No tak nie można, coś nie działa. To, co żeśmy tutaj opowiedzieli, przepraszam, tylko powiem to, mam nadzieję, że zbierzemy w jakimś sensie tego głosu państwa, tego podsumowania i dalszy żywot tego dyskutowania tutaj będzie. My nie możemy w imieniu państwa jakby tego robić, ale ponieważ zdecydowaliśmy się udostępnić przestrzeń, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, to możemy wyartykułować ten państwa głos i Tak, już. Proszę bardzo. Ja pracuję 32 lata w teatrze, więc się nie przedstawię, bo koledzy mówią, że się na tym nadal nie znam. Ale myślę, że tutaj temat był inny, o rzemieślnikach. I widzę z tej rozmowy krótkiej, że wieko nad tą trumną za chwilę się zamknie. Co zrobić? No, może skorzystać ze służby zdrowia, z tego ich pomysłu na rezydentów, żeby wydzielonym funduszem dyrektorzy dysponowali właśnie na pracownię, właśnie na tych nowych, młodych adeptów tych wszystkich waszych rzemiosł, ponieważ nie będzie pieniędzy, to nie będzie adeptów. I co byśmy tu nie zrobili, to my sobie zejdziemy z tego świata i teatry też zejdą. Będzie jakaś nowa forma, może przestrzennych rzutników, nie wiem jeszcze czego. Technika idzie tak daleko, że K4 niebawem będzie w domach. I to tylko tyle chciałem powiedzieć. To nie wina dyrektorów, że obcina się fundusze. To jest wina ogólnie polityki takiej społecznej. Są pieniądze w ministerstwach naprawdę, prawda, wy też z tego żyjecie. Te pieniądze można transmitować w inny sposób, ale nie będzie rzemieślników, nie będzie spektakli tradycyjnych. Będziemy oglądać to w filmach czarno-białych. Dziękuję bardzo. Mogę, przepraszam? Mogę. Tak, ostatni głos, a resztę rozmów już... Ja chciałem podziękować dyrektorowi Teatru Powszechnego. Ja z pana wypowiedzi wyczytałem dwa aspekty i to nie są gorzkie żale, bo ja nie chodzę, nie spotykam się z ministrami, z dyrektorami, ale pan zwrócił uwagę na dwa aspekty. Świadomość i że tam stoi człowiek w pracowni i że chce pan poprawić, to pani dyrektor powiedziała, to należy krzyczeć. Ja, jeżeli wyjdę z młotkiem nieogolony w podkoszulku, do kogo ja pójdę? Panowie dyrektorzy, profesorowie, cały świat artystyczny, ja wierzę w to głęboko, że to się uda. Myślę, że ten młotek może zadziałać. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie tak naszych gości, jak i państwa i zapraszamy na resztę rozmów już nieoficjalnie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania. Dobranoc.